zbierają się w środku właśnie dzięki sile odśrodkowej, której ulegają bardziej gęste i masywne cząstki, czyli sama kawa, która chce uciec na zewnątrz i podnosi swój poziom im bliżej jest brzegu szklanki, a to co lżejsze zostaje wyparte na środek. W tym obłoku gęstszą kawą jest cały ten obłok, a mniej gęstą pianką, która zostanie w środku, jest próżnia. A tutaj to w ogóle jest zła skala i błędnie pokazana paralaksa, bo to słońce jest za blisko i porusza się zbyt szybko przy zbliżaniu się kamery. Dość dobra.